Klasyka dobrego patty. Bohater próbuje przebić się przez tłum jak Frodo przez Mordor. Cel? Dostać się do wodopoju. No właśnie, miał być jeden kieliszek, a ja pamiętam może 3 minuty. Nie no, nie wierzę. Serio to napisałem? Brawo mózg, znów wygrałeś Oscara za najlepszy scenariusz filmu pod tytułem Wstydzę się kolejny sezon. Ale w sumie całkiem dobre pytanie. Dlaczego pod koniec dobrej imprezy uznajemy, że odzywanie się do ex to genialny plan? Co dokładnie dzieje się wtedy pod kopułą? Czy to prawda, że istnieją ludzie, co upijają się od samego zapachu napojów wysokoprocentowych? Oraz czy istnieje bezpieczna dawka? Będzie też parę gratisów. Imprezowe neuroślestwo, ciąg dalszy. Gotowi? No to jazda. Tylko na kanale. Lubię swój mózg. Moja była lepsza. Każdy zna kogoś, oczywiście nie ty, ale wiadomo. Kolega kolegi, kto po alkoholu zaczyna układać sobie życie uczuciowe na nowo. Godzina 3 nad ranem, mózg tego gagatka nagle postanawia, że wysłanie SMS-a do byłej dziewczyny to najlepszy pomysł na świecie. Tej samej byłej, którą jeszcze wczoraj uważał za toksyczną pomyłkę dekady. Ale na litość boską, dlaczego? Dlaczego to robimy? Czemu ex? Czemu nie piszemy do kogoś bezpieczniejszego, na przykład mamy, kolegi albo kuriera z Glovo? Wszystko zaczyna się niewinnie. Siedzisz przy barze, gdy nagle w tle zaczyna lecieć ta piosenka. Lub dziewczyna przy stoliku obok ma dokładnie tą koszulkę. Może po prostu minęła cię właśnie dziewczyna z dokładnie takim kolorem włosów, jakim twoja ex rozświetlała klub w przeszłości. W normalnych warunkach taka informacja zostałaby zignorowana, jednak twój mózg jest pobudzony przez dopaminę. Alkohol rozkręcił imprezę w twojej głowie, pobudzając neuroprzekaźnik GABA, o jakim było więcej w poprzednim odcinku. GABA zapuścił muzykę, chilluje mózg i doprosił do tej imprezy właśnie dopaminę. Dopamina to też neuroprzekaźnik, który działa trochę jak taki cwaniakowaty naganiacz. Obiecuje ci, że za rogiem czeka cię najlepsza party w życiu. Dopamina sama w sobie nie daje ci super zabawy, ale robi coś równie ważnego. Obiecuje ci, że będzie warto. Dzięki temu twój mózg czuje motywację, żeby się ruszyć i sprawdzić, co jest za rogiem. Czy faktycznie jest to pyszne żarcie, seks czy hulańce do rana? Właśnie z tego powodu kuszenia przez dopaminę mózg nagle porzuca wcześniejsze, najszczersze, najczystsze deklaracje trzeźwości i włącza autopilota o nazwie jeszcze jeden nie zaszkodzi. Drugi kieliszek staje się nieunikniony, dlatego walka z alkoholem jest nierówna, bo nie walczysz z nim, ale walczysz ze samym sobą, a dokładniej z wpływowym układem nagrody zaszytym w twojej głowie. Badania Lipart 2025 roku wykazały, że ta walka potrafi rozpocząć się grubo, zanim się napijemy. Nasz mózg pamięta, jak miło jest po alkoholu i sama myśl o zbliżającej się imprezie i kieliszku może uruchomić te same mechanizmy mózgu, co wypicie alkoholu i wprowadzić nas w podobny stan. Dlatego alkoholik potrafi upić się samym zapachem alkoholu. Wracamy do baru. Parę kieliszków później GABA jeszcze mocniej podkręcił dopaminę, więc elementy mózgu, a dokładniej hipokamp i jądro półleżące zaczęły photoshopować obraz ex. Nagle ex wygląda w twojej głowie o wiele lepiej niż w rzeczywistości, bo mózg, zalany dopaminowym sosem, przesadnie podbija atrakcyjność. Pojawia się więc silna potrzeba kontaktu, a wychillowana kora przedczołowa natychmiast podpowiada idealny sposób realizacji. SMS. To jest dokładnie to, czego teraz potrzebujesz. SMS napisany, potrzeba jeszcze odwagi, aby go wysłać. W normalnych warunkach twój mózg natychmiast uruchomiłby syreny ostrzegawcze, ale tym razem alarmy są wyłączone. Ciało migdałowate, które zwykle jest odpowiedzialne za wysyłanie ostrzeżenia, kompletnie straciło czujność przez imprezkę, jaką rozkręcił w twojej głowie napój dla dorosłych wraz z GABA. W efekcie alarmy są wyłączone, lęki i stresy poszły na zasłużony urlop, a twój kciuk beztrosko klika wyślij, jakbyś właśnie zamawiał pizzę. Dobrze, jak ex śpi i nie odpisze, to może skończyć się na jednej kompromitacji. Jeżeli jednak wyczuje klimat i wejdzie w dialog, kolejne SMS-y zaczynają lecieć jak seria z kałasznikowa. Coraz szybciej, coraz bardziej chaotycznie, no i coraz mniej celnie. Z każdą kolejną wiadomością mózg oddala się od zdrowego rozsądku, a szanse trafienia w cel drastycznie maleją. Jak wymiana potrwa odpowiednio długo, może skończyć się na epickiej rozmowie przez telefon lub próbie odwiedzenia domu byłej, prawda? Za to irracjonalne zachowanie odpowiada ciało migdałowate, czyli amygdala, która normalnie pełni rolę mózgowego alarmu przed zagrożeniem.
W 2018 roku chór z ekipą wlali alkohol w 49 smałków, wsadzili do skanera mózgu i pokazali im zdjęcia przestraszonych albo wkurzonych twarzy. Skan pokazał wyraźnie, że alkohol dosłownie wyłącza alarm w amygdali, przez co nie dość, że przestajemy się bać, to jeszcze czujemy się jak superbohaterowie, nieśmiertelni, supermocarni i nieziemsko przystojni. No, rzeczywistość jak zwykle brutalnie rozczarowuje. No a rzeczywistość potrafi rozczarować, szczególnie gdy rano przeglądasz zdjęcia z nowymi znajomymi poznanymi w klubie. Alkohol działa trochę jak instagramowy filtr. Im więcej wypijesz, tym mocniej twój mózg zaczyna skupiać się na jednej, zazwyczaj pozytywnej rzeczy. Totalnie olewasz resztę obrazu. Naukowcy nazywają to widzeniem tunelowym, ale twoi kumple nazwą to raczej perfumowaniem skarpet po maratonie albo pudrowaniem trupa brokatem. Właśnie dlatego rano odkrywasz, że ci ludzie, którzy poprzedniej nocy wyglądali jak gwiazdy filmowe, teraz na zdjęciach przypominają raczej statystów z taniego horroru, bo na trzeźwo widzisz cały obraz, a nie tylko ten drobny, mocno upiększony dopaminowy fragment. Jeśli tak miałeś, to twoja kora przedczołowa zaliczyła kolejny lewej imprezowej degeneracji. A mózg wyłącza się etapami. Na początku leci kontrola impulsów, czyli jeszcze jeden kieliszek, czemu nie? Potem ocena konsekwencji. SMS do byłej o 3 rano? Brzmi świetnie. Myślenie tunelowe. Cała twoja uwaga koncentruje się na jednym pozytywnym detalu, olewając kompletnie resztę świata. Potem pada planowanie i samokontrola. Tu już robisz cokolwiek, kiedykolwiek, jakkolwiek. Totalny spontan bez hamulców. Na końcu pada płynność mówienia. W tym momencie zaczynasz gadać, jakbyś właśnie wrócił od dentysty z potrójnym znieczuleniem. Bezpieczna dawka. No ale czy alkohol faktycznie zabija komórki mózgowe i czy może, jak niektórzy twierdzą, przynajmniej likwiduje te złe komórki? No cóż, alkohol faktycznie prowadzi do uszkodzeń neuronów i może przyczynić się do ich śmierci. Problem polega na tym, że alkohol nie wybiera, nie jest chirurgiem, który usuwa te słabe i uszkodzone. Alkohol działa raczej jak pijany drwal siekierą. Wali na oślep, uszkadzając zdrowe, przydatne neurony, które wolałbyś raczej zatrzymać. Alkohol niestety robi też inne szkody. Jak pokazują wyniki badań z 2024 roku, rozszczelnia ochronny mur twojego mózgu, bariera krew-mózg. Przez te szczeliny wpadają agresywne cytokiny, które wywołują neurozapalny chaos, powodując, że twój mózg puchnie jak kostka po skręceniu na imprezie. W takim razie, czy istnieje bezpieczna dawka alkoholu? No niestety nie istnieje. Jak wypiję tylko jedno piwko do meczu? Nie. To może dwa bez chipsów? Wciąż nie. Dobra, a kieliszek czerwonego wina przecież to zdrowe dla serca. No serce podziękuję ci bardziej za wodę i spacer. A lampka Prosecco w Sylwestra? Złóż życzenia z herbatą. Nie. Serio, zero to jedyna pewna dawka? Dokładnie. Bezpieczna prędkość przy czołówce to 0 km na godzinę z alkoholem jest identycznie. I tu wjeżdżają badania UK Biobank z 2021 roku, które jasno pokazują 0 drinków, 0 strat. Innymi słowy, statystycznie najbezpieczniej dla mózgu jest nie pić wcale. Jedno piwko tygodniowo powoduje spadek istoty szarej w mózgu o 0,1%. Także dobra wiadomość jest taka, że coraz więcej Polaków wybiera opcję free, czyli imprezowanie bez procentów, co jest bardzo dobrym trendem. Biorąc pod uwagę cały ten neurobiologiczny chaos, o którym dziś mówiliśmy, lepiej się po prostu nie bawić w rosyjską ruletkę z własnym mózgiem. Alkohol zdecydowanie nie jest czymś, co można bagatelizować, a już na pewno warto się 10 razy zastanowić, zanim sięgniesz po ten pierwszy kieliszek. Bo choć twoja głowa może się regenerować, to zawsze lepiej nie robić w niej zbędnego bałaganu. Dzięki za obejrzenie, dbajcie o swoje mózgi, zostawcie subka, komentarz albo przynajmniej puśćcie mi oczko. Pozdrawiam.